I tak jak wam mówiłem od początku, jako że od początku wygrałem, teraz każdym kolejnym dniem wygrywam coraz więcej, to moje, jako że podjąłem się właśnie odbudowy wartości moralnych społeczeństwa, bo wy się pogubiliście, zaczęliście biegać właśnie za pieniędzmi, za korporacjami, słuchać osób dziwnych, niekompetentnych i myślicie, że gwiazdy, które mają fajny zegarek, dobre ubranie, zajebiste ciuchy, to jest właśnie ten styl życia, za którym warto podążać, czyli całe życie walczyć o pieniądze i pochwalać tych, którzy zarobili pieniądze i hejtować tych, którzy nie potrafią zarabiać pieniędzy. Bo to jesteście wy, tak? Bo wam się udało, a skoro wam się udało, to przecież oni też mogą, im też mogło się udać, gdyby tylko chcieli, prawda? Oni w ogóle nie chcieli, nie? To jest ich tylko i wyłącznie wina, ale wy jesteście zajebiści, bo wam się udało, bo na przykład mieliście lepszy start w życiu, bo mieliście dobre warunki, albo szczęście, że dobrze trafiliście. To jest wasze zdanie, moje jest troszeczkę inne, bo moim zdaniem każdy zasługuje na równe szanse na starcie, tylko tyle. A moje kolejne karty, dzięki którym wygrywam sam z całym światem, to jest zwykły kalendarz. 20 stycznia. Najlepszą wagą do ważenia przyjaźni jest nieszczęście. Kolejnie, 23. Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje. Kolejne, 27. Szczęśliwy człowiek wnosi światło tam, gdzie panują ciemności. 30. Nie ma nic bardziej żałosnego od niespełnionych marzeń. 31. Jest tylko jeden sposób nauki, poprzez działanie. I tu jeszcze gdzieś miałem, zgubił się. O, mam jeszcze. O. Lepszy funt rozumu niż centar dowcipu. I na koniec z takich morałów dla was. Przyjaciel. Ktoś, przed kim można głośno myśleć. I tym samym zapraszam was do myślenia w tym pięknym 2017 roku. Dziękuję.